Podopieczni grającego trenera Jakuba Cieciury rozbili przed własną publicznością Orła Wierzbica aż 7-2. Tym samym Powiślanka po 6 rozegranych pojedynkach ma komplet punktów. To jedyna taka drużyna w lidze. Z kolejnych 3 punktów cieszyły się rezerwy Radomiaka Radom. Ekipa Patryka Wolskiego po 2 golach Jakuba Podsiadło pokonała Mazowsze Grójec 2-1. Remisem 1-1 zakończył się pojedynek spadkowiczów z 4. ligi. Proch Pionki podzielił się punktami z klubem sportowym Warka. Szalony mecz obejrzeli kibice w Radomiu. Beniaminek, młodzik Radom, uległ Jodle Jedynia Letnisko 4-7. Tym samym podopieczni Łukasza Glisty nadal w tym sezonie nie odnieśli żadnego zwycięstwa. W podobnej sytuacji jest Proch Pionki. Wiceliderem rozgrywek pozostaje Drogowiec Jedlińsk. Ekipa Marcina Sikorskiego wygrała z Gryfem Policzna 3-1. W innych meczach Polonia Iłża pokonała Oronkę Orońsko 2-1. Szydłowianka Szydłowiec rozbiła LKS Promna 4-1, a SKS Potworów uległ Pilicy Nowe Miasto 2-3.